Ostatni ziemski pobyt w lwowskiej katedrze mego taty Stanisława dobiega końca. Nie pamiętam jego pierwszego wejścia do tej świątyni, ale na zawsze pozostanie w mojej pamięci, tak jak i w pamięci mojego rodzeństwa i kochanej naszej mamy Janiny, to dzisiejsze ostatnie. Jest ono dla nas trudne i jak zawsze w takich okolicznościach wydaje się, że nie w porę, że zbyt szybko. A jednak stało się. Mozaika życia została ułożona do końca, do ostatniego maleńkiego kawałeczka. Tę mozaikę życia naszego taty chcemy dzisiaj powierzyć w ręce Zbawiciela, ufając w Jego zbawiającą miłość. Proszę pozwolić mi, abym w tym momencie w imieniu mamy Janiny, siostry Teresy, nieobecnego z powodu wojny brata Ryszarda i swoim własnym, odsłonił przed wami kilka podziękowań i wspomnień, jakie pozostają w naszej pamięci i są częścią mozaiki życia świętej pamięci Stanisława. Wierząc w świętych obcowanie i w to, że życie nasze zmienia się, ale się nie kończy, dziękuję Tobie, Tato, i Tobie, Mamo, za prawie 50 lat wspólnej drogi małżeńskiej, za 50 lat naszej wspólnoty rodzinnej. We wrześniu obchodzilibyśmy Wasz złoty jubileusz małżeński. Będziemy przeżywać go inaczej, ale w dziękczynieniu za wytrwanie w zdrowiu i chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca, który przyszedł dla taty we wtorek 23 maja, w chwili, gdy zakończyliście z Teresą odmawianie koronki do Bożego Miłosierdzia. Do tej chwili przygotowywała go trwająca 18 lat choroba Parkinsona. Była dla niego prawdziwym krzyżem, ale nie porzucił go, doszedł z nim na Golgotę swojego życia. W te 50 lat wpisał nasz tato wielką dbałość o rodzinę oraz szacunek i miłość do żony, a naszej mamy. Wpisał zwykłą męską pobożność, rozumiejąc przy tym słowa: gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są w imię moje, tam jestem pośród nich. Dlatego zwoływał nas jako dzieci, abyśmy codziennie razem się modlili, klęcząc przed obrazami dwóch serc, Jezusa i Maryi. Sam natomiast odmawiał codziennie różaniec, a my wiedzieliśmy, że w tej modlitwie prosi za nami, byśmy tak jak on nigdy nie wstydzili się wiary ani nie zdradzili Kościoła, którego on, nawet w najtrudniejszym okresie komunistycznego prześladowania, nie porzucił, ale wraz z mamą prowadził nas do Kościoła. Była to bardzo odpowiedzialna decyzja, za którą dzisiaj dziękujemy. Nauczyłeś nas, że dobrym odniesieniem życiowym jest Kościół, jego trwałe prawo i nieprzemijająca prawda Ewangelii. W te 50 lat historii naszej rodziny wpisałeś ciężką pracę, którą zdobywałeś środki do życia, wychowania i wykształcenia nas. Ale swoją pracą służyłeś obok rodziny także Kościołowi. W latach 80. byłeś kierowcą i bliskim współpracownikiem świętej pamięci księdza Ludwika Kamilewskiego. Uczyłeś nas wtedy, że czasem należy dzielić się z innymi, że trzeba służyć Kościołowi będącemu w potrzebie. Z tych lat pozostała w mojej pamięci krótka męska rozmowa. Miała ona miejsce, gdy szedłem do seminarium. Postawiłeś mi wtedy jedno krótkie pytanie. Jesteś przekonany, że Bóg cię powołuje? Gdy odpowiedziałem, że tak, to powiedział: masz moje błogosławieństwo. Nie wiem, co powiedział mojemu bratu i mojej siostrze, gdy mówili o swoich życiowych wyborach, ale myślę, że uczynił podobnie. Patrząc na ciebie, mamo i siostro Tereso, chcę powiedzieć, że jestem wam wdzięczny za lata codziennej opieki i troski o tatę. Dziękuję także memu szwagrowi Bazylemu i jego rodzinie. Wiele uczyniliście dobra dla taty. Tobie, mamo, dziękuję dodatkowo, że mimo wielu własnych cierpień zawsze byłaś blisko niego. Tato, przy twojej trumnie w lwowskiej katedrze pośród zgromadzonej rodziny, osób duchownych, przyjaciół i znajomych wypowiadam wraz z mamą, siostrą i bratem jakże bogate w treść słowo dziękujemy. A wierząc, że w domu Ojca jest mieszkań wiele, to przygotuj jedno z nich dla nas.
i czekaj na nas, wspierając nas swoimi modlitwami, podobnie jak czyniłeś to żyjąc na ziemi. Słowo dziękujemy chcemy skierować do księdza arcybiskupa Mieczysława. Stałeś się częścią naszej rodziny. Takim widział Cię nasz tato i takim jesteś dla naszej mamy i nas. To wielkie wyróżnienie dla nas. Kiedy byłem u taty dzień przed jego śmiercią i zacząłem mówić do niego, to otworzył oczy, przywitał się i zaraz zapytał, a gdzie arcybiskup? Zawsze był zainteresowany Twoim losem, zresztą z pełną wzajemnością z Twojej strony. Bóg zapłać. Serdecznie dziękujemy za obecność i dar modlitwy księżom biskupom Radosławowi, Janowi, Leonowi i Edwardowi. Dziękujemy wszystkim kapłanom, osobom zakonnym i klerykom za tę wspólną modlitwę i jedność z nami w tej niełatwej chwili. Wasza obecność to spełnienie słów Jezusa, jedni drugich brzemiona noście. Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Elizie Dzwonkiewicz, konsul generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze współpracownikami oraz rycerzem Kolumba. Na ręce rodzeństwa taty, księdza Józefa, wujka Emila, wujka Mariana i nieobecnej z powodu choroby cioci Janiny, składamy podziękowanie całej rodzinie oraz wszystkim przyjaciołom z Polski i Ukrainy. W sposób szczególny jednak słowa wdzięczności za obecność i wspólną modlitwę chcielibyśmy skierować do Państwa Kazimiery Jana Drozd oraz Państwa Teresy i Andrzeja Maś. W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować siostrom Antonecie, Remigiuszy i Teonie oraz Panu Stepanowi. Dziękuję Wam za wszelką pomoc okazaną nam i to nie tylko w tych trudnych dniach, ale od wielu lat. Dziękujemy za przygotowanie dzisiejszej uroczystości księdzu Romanowi razem ze służbą liturgiczną, Panom Kościelnym, siostrze organistce Edycie. Dziękujemy Wam wszystkim bracia i siostry zgromadzeni w katedrze. Cenimy sobie bardzo obecność Was wszystkich. Jest ona wyrazem szacunku dla naszego taty. Niech za okazane dobro i modlitwę wszystkim Wam błogosławi Bóg. Dalsza część pogrzebu odbędzie się na cmentarzu Janowskim o godzinie 14. Kto chciałby jechać na cmentarz, może skorzystać z podstawionych przed katedrą busów z zaznaczoną kartką Janowski, które to busy po zakończonych uroczystościach przewiozą nas pod kurię metropolitalną.